Fryzjer zakłada rękawiczki i upewnia się, że nikt nie został wewnątrz. Musi teraz znaleźć słaby punkt, dzięki któremu dostanie się do środka. Uchylone okno to istotna informacja dla fryzjera. Z doświadczenia wie, że alarm jest wtedy prawie na pewno wyłączony. Słabym punktem okazują się uchylone drzwi balkonowe na pierwszym piętrze. Wystarczy wspiąć się na balkon. Fryzjer nie chce ryzykować konfrontacji z właścicielami w ich własnym domu, dlatego decyduje się na szybką kradzież. Szuka wartościowych przedmiotów, które może zmieścić w niewielkim plecaku. Zaczyna od przeszukania szuflad, w których ludzie najczęściej chowają gotówkę. W pierwszym pokoju trafia na kolekcję zegarków. W kolejnym pomieszczeniu znajduje biżuterię. Fryzjerowi wydaje się, że z dołu dobiega jakiś dźwięk. Ostrożnie sprawdza, czy właściciele nie wrócili do domu. Cisza. Spokojnie może wrócić do pracy. W szafce pod biurkiem fryzjer trafia na aparat fotograficzny i gotówkę. Laptop to kolejny łup fryzjera. W innym pokoju sprawdza, czy za którymś z obrazów został ukryty sejf. Nie tym razem. Mija zaledwie kilka minut, a plecak jest już prawie pełny. Zawsze istnieje możliwość, że w czasie wejścia do domu ktoś zauważył złodzieja i powiadomił policję. Dlatego fryzjer decyduje się na zakończenie akcji po 10 minutach. No co, mam jakiś laptop, wiem, kamerę jakąś. Najfajniejsza rzecz, która mi się trafiła, to zegarki. To jest dosyć droga rzecz, która na pewno nam się opłaca. Zegareczki fajne. Jest i gotówka, więc nie musimy iść nigdzie się narażać na sprzedaż takich rzeczy. Powiem tak, nie było mnie 10 minut, jesteśmy o parę tysięcy zarobieni. Tak się to robi. Jak wszedłeś? No przez okno, z tamtej strony, bo z tej strony, tak jak widzisz, też jest uchylone, ale nie ciekawie, ale z tamtej strony było bez problemu. Jest barierka, gdzie można sobie spokojnie wejść i to wszystko wynieść. Miałem czas na zabranie tych wszystkich rzeczy. A jak z zabezpieczeniem tego domu? Znaczy, wiesz co, zabezpieczenie jest, ale właściciele nie zapomnieli włączyć alarmu. To jest jak zwykle. Zobacz, siedzimy tutaj nadal i nikt nie reaguje.